Dzień dobry, witam Państwa we wspaniałej scenerii Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie tak wiele wspaniałych dzieł i rzeczy działo się w naszej historii. Dzisiaj będziemy mówić o wielkim wydarzeniu, które sytuowało naszą całą historię w wieku XX tak naprawdę, o traktacie ryskim, który kończy wielką wojnę, prawie dwuletnią, Rzeczypospolitej Polskiej z Rosją bolszewicką. W stulecie traktatu zawsze przychodzi refleksja, jak spoglądamy wstecz. Czasem zastanawiamy się, czy ten traktat odpowiadał wielkości zwycięstwa militarnego, tego wielkiego triumfu oręża polskiego, o którym mówimy, że po grunwaldzkim i wiedeńskim był największy. A jeśli idzie o znaczenie dla narodu, dla państwa, zdecydowanie największym. Bo gdybyśmy Grunwald przegrali, nie oznaczało to końca państwa. Pod Wiedniem mógł paść Wiedeń. Rzeczpospolita by przecież nie upadła. Tu, nad Wisłą, nad Niemnem, mogły się zakończyć nasze marzenia o niepodległości. Wojnę wieńczy traktat ryski. Umowa między trzema stronami, bo po stronie Rosji bolszewickiej występuje jeszcze Ukraina sowiecka. Więc dwa państwa z jednej strony, przynajmniej formalnie dwa, z drugiej Rzeczpospolita Polska. Jaki więc był ten traktat? Czy odpowiadał naszym marzeniom, naszym pragnieniom? Czy odpowiadał zwycięstwu? Czy też był traktatem przegranym? O tym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, przybliżyć te rozterki sprzed 100 lat i może ku refleksji z pewnej skłonić. Proszę Państwa, jeżeli oceniamy traktat ryski, jego znaczenie dla Polski, no musimy wiedzieć, o co się toczyła tak naprawdę wojna. Czy o granicę na Bugu, czy o granicę na Zbruczu, czy też może o coś innego. Żeby do tego wrócić, do tych korzeni, o co tą wojnę toczyliśmy przez prawie 2 lata, trzeba się cofnąć aż do listopada 1918 roku na chwilę. Otóż, kiedy myśmy się tu cieszyli pierwszymi dniami niepodległości, w Warszawie tłumy witały polskich ułanów, płakali ludzie na widok polskiego munduru, na widok polskiej flagi. Cieszono się, radowano w całym kraju. Wielkie były nadzieje. Nareszcie mamy wolną ojczyznę. Teraz trzeba tylko ją budować, wytyczyć granice. W Moskwie, wśród bolszewików, zapadały już decyzje o tym, że państwa polskiego ma nie być. Myśmy o tym jeszcze nie wiedzieli. Ale 13 listopada 1918 roku Wszechrosyjski Komitet Wykonawczy ogłosił odezwę do wszystkich obywateli byłego Imperium Carskiego. Łączcie się z Rosją sowiecką w jedną wielką bratnią rodzinę. Przejmujcie władzę w swoje ręce, twórzcie władzę rad. A jeśli nie potraficie, jeżeli za mało sił macie, Armia Czerwona przyjdzie i wam pomoże. Nie było mowy o wolnej Polsce. Trocki zaledwie kilka dni po święcie, które dzisiaj obchodzimy jako święto odrodzenia, niepodległości, 11 listopada, po tej dacie ogłosił marsz Armii Czerwonej na zachód dla połączenia się z rewolucją węgierską i niemiecką. Ogłosił, że na Ukrainie i w Polsce będą republiki rad. I Armia Czerwona zaczyna marsz. W ślad za wycofującymi się oddziałami niemieckimi, które zgodnie z układem w Kąpień, traktatem w Kąpień rozejmowym, wycofują się w granice dawne z 1914 roku. W ślad za nimi idzie Armia Czerwona. A kiedy rząd polski śle, zaniepokojony tym, depesze do Moskwy, co oznacza marsz tej armii ku, w kierunku Bugu, Niemna, w kierunku centrum Polski. Dlaczego u boku Armii Czerwonej idą pułki warszawski, lubelski, inne, które noszą polskie nazwy? Odpowiedź jest prosta.
nie ma mowy o żadnej agresji. My wykonujemy tylko wolę ludności, która chce przyłączenia do Rosji sowieckiej. Perfidna gra. Perfidna, pokazująca światu rzekomo, że ta ludność pragnie takiego połączenia. Proszę Państwa, możecie spojrzeć na odezwę właśnie z tego czasu, odezwę napisaną przez, czy wydaną przez jedną z brygad tak zwanej Zachodniej Dywizji Strzelców. Ta Zachodnia Dywizja Strzelców miała być początkiem Polskiej Armii Czerwonej. W tej odezwie, lepiej niż historyka słowa, zobaczycie Państwo intencję, z jaką Armia Czerwona szła na zachód, w kierunku Polski. Tam nie ma mowy o tym, o powitaniu niepodległej Polski. Tam jest mowa o tym, aby wszyscy chwytali za broń, biedne włościanie, proletariat. Nie chłopi, którzy coś mają, ale te najbiedniejsze włościanie, jak mówi odezwa, czyli ci, którzy nie mają nic. Do walki z kapitalistami, obszarnikami, z rządem Piłsudskiego. To samo kierowano do Litwinów, Łotyszy, Estończyków. To miały być kolejne republiki rad. I już wtedy, nie dopiero w roku 1920, z takim hasłem idzie Armia Czerwona. Gdybyśmy wtedy się zawahali, gdyby była chwila refleksji, a może poczekać, może się zatrzymają na linii Bugu, mogłoby nas już nie być w 19 roku. Moglibyśmy przegrać naszą niepodległość bardzo szybko. Na szczęście, w przeciwieństwie do Chłopickiego, który w 1830 roku czeka na armię carską, tu pod Warszawą, nie robi nic. Czeka biernie, licząc na to, że się dogadamy jakoś z carem. Teraz zapada decyzja. Wychodzimy naprzeciw temu niebezpieczeństwu. Poproszę może kolejną tutaj. O, teraz macie Państwo, możecie zobaczyć odezwę do ludności, wydaną przez generała Wejtko z Wilnie, który wzywa Polaków, Litwinów, ludność żydowską do oddziałów formowanych wedle narodowości tej ludności. Nie zaprasza wszystkich do Wojska Polskiego. Polacy niech idą do oddziałów polskich, Litwini do litewskich, Żydzi niech idą do żydowskich, jeżeli pragną tego. Ale obrona, obrona tego, co pozostało po okupacji niemieckiej, tak niszczącej, ale jeszcze coś zostało. Obrona przed tym, co idzie ze wschodu. Miały te oddziały zastąpić drogę Armii Czerwonej, zatrzymać ją, utrzymać Wilno. Niestety było za późno. Niemcy do samego końca uniemożliwiali tworzenie tych oddziałów, polskich czy litewskich, i dopiero wycofując się na dwa dni przed nadejściem Armii Czerwonej, no, otworzyli drogę do formowania oddziałów już bez przeszkód. One pod ziemią, w konspiracji powstawały, ale cóż można było zrobić w konspiracji? Nie można było tworzyć całego wojska. To wojsko tworzące się ochotnicze w 100%, złożone z Polaków, z tych, którzy dołączyli do Polaków, Białorusinów i Litwinów czasem, próbowało utrzymać Wilno, zatrzymać ten marsz Armii Czerwonej. No niestety nie udało się. Siły były przemożne. Józef Piłsudski jako naczelnik państwa postanowił wysłać słabe, ochotnicze oddziały na wschód od Bugu, Szczary, Niemna, aby tam zatrzymać ten pochód Armii Czerwonej, która szła bardzo jednoznacznie po to, aby wchłonąć kolejne ziemie i tworzyć na nich republiki rad. Dzisiaj wiemy, że powstał już Polew Wojen Sowiet, który miał przejąć wtedy władzę. Nie tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który znamy z roku 1920, ale już wtedy szykowano tych, którzy mieli przejąć władzę w Warszawie. Nie udało się. Polscy ochotnicy zatrzymali nad Niemnem, nad Szczarą, ten marsz Armii Czerwonej. I skoro mówimy o końcu wojny, o traktacie ryskim, to spójrzmy na chwilę na twarze tych żołnierzy, którzy jako pierwsi, jako ochotnicy, nikt im tego nie nakazywał, sami chwytali za broń,
często bardzo młodzi chłopcy, uczniowie szkół wileńskich, chłopcy ze wsi rozmaitych, wokół Wilna rozłożonych, aby bronić swojej ojcowizny przed najściem Armii Czerwonej. Tutaj macie Państwo fotografię legendarnego oddziału wówczas na Litwie, braci Dąbrowskich, dwóch braci, którzy zyskali ogromną sławę jako znakomici zagończycy, partyzanci, kawalerzyści. A tu jest ten najsławniejszy, który wykazał się szaloną odwagą. W 1920 roku poprowadził szarżę na most w Drustiennikach, pułku jazdy ochotniczej, dzięki czemu w dużej mierze ułatwił wojskom polskim wyjście na tyły Armii Czerwonej w czasie bitwy o Wilno. Zginął w 1940 roku prawdopodobnie w więzieniu sowieckim, albo rozstrzelany, albo z warunków, w jakich przebywał. Różne relacje na ten temat mówią, bo długa była ręka władzy bolszewickiej. Wyszukiwali tych, którzy z nimi walczyli w roku 1918, 19, 20. A tutaj macie Państwo oficerów oddziału partyzanckiego, braci Dąbrowskich. Tutaj ja nie mam strzałki, żeby pokazać. Trzech takich panów siedzi w drugim rzędzie. Obok stoi pani Olszanka, jak widzicie, pani w mundurze, a zatem i tu kobiety, nie tylko we Lwowie, tutaj stawały również do obrony, wdziewały mundury. Tu też będzie Legia Ochotnicza Kobiet w Wilnie wiosną 1919 roku, powstanie, kiedy wojska polskie Wilno zajmą. A tutaj macie właśnie braci Dąbrowskich, Władysława i Jerzego, którzy zdobyli wielką popularność, śpiewano o nich piosenki, opowiadano różne wspaniałe historie o ich czynach. I twarze tych żołnierzy, pierwszych obrońców Rzeczypospolitej. Zanim jeszcze te oddziały tworzone w Królestwie zetknęły się z Armią Czerwoną, to byli ci, którzy na tyłach Armii Czerwonej w niesłychanie trudnych warunkach prowadzili walkę, a tak skutecznie, że bolszewicy z kilkusetosobowego oddziału zrobili kilkutysięczny, bo tyle szkody i tyle zamieszania na ich tyłach robili. I tak, proszę Państwa, przechodzimy powoli, nie mówiąc o całym przebiegu wojny, bo to nie jest tematem naszego spotkania, do rokowań polsko-bolszewickich. One nie zaczynają się w Rydze. Zaczynają się w Mikaszewicach, potem w Borysowie w roku 1919 najpierw. W Mikaszewiczach bolszewicy stoją przed ciężką próbą zatrzymania Denikina. Jeszcze są inne armie białe, które grożą ich władzy. Szukają nie porozumienia, szukają czegoś w rodzaju zawieszenia broni, żeby Polacy nie zaatakowali przypadkiem. I poprzez Marchlewskiego, poprzez jego kontakty. Marchlewski reprezentuje tutaj Lenina w kontaktach z Polakami. Nawiązują kontakty z Józefem Piłsudskim, proponując rozmowy. Naczelnik państwa nie unika rozmów, aczkolwiek jest sceptyczny. Nie wierzy bolszewikom. Sądzi, że jest to chwila dla nich, dla złapania oddechu. Ale też nie zamierza pomagać białym, ponieważ biali generałowie, jeżeli mówili o Polsce, to jako o Królestwie Kongresowym. I tylko tyle, i aż tyle mówiono, dają Polakom. Niech się Polacy z tego cieszą. I to Królestwo ma być związane z Rosją. Na to byli gotowi. I tylko na to. A zatem nie była to wymarzona wolność. Wiele milionów Polaków zamieszkałych na wschód od Bugu czy Niemna pozostałoby pod władzą rosyjską. Królestwo byłoby przyłączone do Rosji w sposób dość niejasny. Konstytuanta rosyjska miała się wypowiedzieć na ten temat. Dobrze możemy sobie wyobrazić, jak mogła się wypowiedzieć, jaka byłaby nasza samodzielność. Więc Piłsudski sceptycznie się do tego odnosił. Zaproponował Leninowi konkretne rozwiązania, konkretną linię rozejmową. Lenin w odpowiedzi zaczął narzekać, że linia jest nie taka, zaczął oskarżać nas, że
podobno wysyłamy robotników do Denikina, aby pracowali w jego fabrykach zbrojeniowych przeciwko Armii Czerwonej. To była kompletna bzdura. Widać było, że grają na czas bolszewicy. Piłsudski przerwał wtedy rozmowy, uznał, że partner jest po prostu niepoważny. Marchlewski potem w swoich wspomnieniach, w swoich pismach zapisał dosyć charakterystyczne zdanie, nie mówiąc wprost, że mogli Polakom obiecać wszystko, bo Lenin obiecywał tam, gdzie stoi front, tam będziecie mieli granicę, a więc znacznie dalej niż nasza granica wychodziła wschodnia zgodnie z traktatem ryskim. Lenin był gotów wszystko przyznać. Machlewski powiedział dlaczego. Napisał tak. Wydawało się nam, że rewolucja niebawem ogarnie całą Europę. W związku z tym kwestia granic przestanie mieć znaczenie. Można było wszystko Polakom obiecywać. Chodziło o czas. Dlaczego? Bo jednocześnie, kiedy Marchlewski negocjuje z Piłsudskim jakiś rozejm, jakieś rokowania, Borys Szapocznikow, pułkownik Armii Carskiej, jeden z najzdolniejszych sowieckich sztabowców, otrzymuje polecenie opracowania planu inwazji na Polskę. I ten plan w marcu 1920 roku zostaje zatwierdzony do realizacji. Termin jest bardzo krótki. Tuchaczewski, którego znamy z bitwy nad Wisłą, przecież wszyscy to nazwisko znamy, dowódca frontu zachodniego bolszewickiego, miał osiągnąć gotowość do uderzenia na Warszawę, w kierunku na Warszawę, 5 maja. Tylko dzięki temu, że Rosja sowiecka była źle zorganizowana, że kolej pracowała źle, nie zdążył do 5 maja skoncentrować wojsk. Ale to już są inne kwestie. Wspomnę tylko o jeszcze jednej próbie rokowań w Borysowie, gdzie, ponieważ strona bolszewicka stale na cały świat grzmiała, że Polacy nie chcą przystąpić do rokowań pokojowych. Proponowano te rozmowy. Polacy sami zerwali. Warszawa wystosowuje do Rosji, do Moskwy, depesze, notę. Jesteśmy gotowi przystąpić bezwarunkowo, bez żadnych warunków wstępnych do rozmów o rozejmie, do rozmów pokojowych w Borysowie. Dlaczego w Borysowie? Ponieważ bolszewicy zaproponowali, żeby to rząd polski określił, gdzie mają się toczyć te rokowania. Równocześnie z notą do Moskwy Polacy przystępują do szeroko zakrojonych przygotowań logistycznych. Buduje się nową rampę kolejową w Borysowie dla pociągów delegacji sowieckiej. Zabezpiecza się łączność, całe zaplecze logistyczne. Jest oczekiwanie tylko na odzew strony przeciwnej. Mogło dojść do takich rokowań w marcu roku 1920, ale już był gotowy plan inwazji. Bolszewikom to pomieszało szyki. Najpierw jest zaskoczenie. Polacy jednak chcą rokowań i wreszcie reakcja jest następująca. Z jednej strony gazety wychodzące w Rosji sowieckiej otrzymują polecenie, że propozycje polskie mają komentować mniej więcej w ten sposób, że nie są one zgodne z duchem pokojowych not, które Rosja bolszewicka Polsce wysyłała. W związku z tym one nie mogą być przyjęte. Natomiast oficjalnie występują przeciwko miejscu rokowań. Nie, teraz na Borysów się nie zgadzają. Może jakieś inne miasto, może gdzieś w Estonii, może gdzieś indziej, ale nie w Borysowie. Jest to gra na czas. Jest to gra na czas, którą bardzo łatwo przejrzeć. Tym bardziej, że na froncie polskim gromadzą się wielkie siły rosyjskie już do uderzenia, a nasz wywiad, który dobrze działa, informuje o tym naczelne dowództwo. Również ci, którzy najbardziej występowali przeciwko naszej polityce wschodniej, politycy brytyjscy nie mają wątpliwości, że przeciwnik prawdopodobnie szykuje ofensywę. Winston Churchill właśnie w tym czasie, przemawiając do Izby Gmin, mówi, że Polacy słusznie nie przyjmują tych zapewnień bolszewickich i podaje cyfry, jak wzrasta Armia Czerwona szybko na froncie polskim. To oznacza zamiary ofensywne. Tak na tym się kończą
pierwsze próby rokowań. Później mamy jeszcze jedną próbę, znaną nam może najbardziej, z lipca, sierpnia roku 1920, kiedy Armia Czerwona zbliża się do tych ziem etnicznych polskich, do Bugu, do Niemna. No, zabiegamy o pomoc Zachodu. Zachód na konferencji w Spa, mężowie stanu Zachodu obiecują nam pomoc, ale nie wojskową, tylko pomoc dyplomatyczną, że jeśli bolszewicy zaproponują nam niemożliwe do przyjęcia warunki, no to wtedy nam będzie udzielona pomoc w sprzęcie, w amunicji, w broni. Natomiast musimy nawiązać kontakty pokojowe i rokowania pokojowe. Rząd polski wysyła 22 lipca 1920 roku do strony przeciwnej depesze, że jesteśmy gotowi podjąć natychmiast takie rokowania. No, bolszewikom się nie śpieszy. Lenin, który jest pod wrażeniem sukcesów ofensywy Tuchaczewskiego, już myśli inaczej. Już nie tylko Polska jest w jego zasięgu. Lenin przygotowuje, już ta myśl kiełkuje, w najbliższych dniach nabierze cech bardzo już realnych. Nie tylko Polska będzie celem inwazji. Również Węgry, również Austria, również Rumunia, Czechosłowacja. Mówi się o Włoszech także, bo tam też Włochy są bardzo niespokojne, są tam, jest rozgoryczenie wojną, wojna nie spełniła oczekiwań Włochów, jest wielu bezrobotnych, więc plany są szerokie. Sygnałem dalszej inwazji ma być upadek Warszawy. W związku z tym stronie bolszewickiej nie zależy na negocjacjach. Kiedy delegacja polska ostatecznie przekracza linię frontu, najpierw delegacja pokojowa, najpierw kwestionuje się jej plenipotencje, uprawnienia. Następnie jest cała seria pomyłek, można powiedzieć, kabaretowych wręcz. Jednego dnia radiostacja moskiewska nie przyjmuje naszych depesz, ponieważ nagle zmieniła godziny nadawania. Następnego dnia nie przyjmuje, ponieważ jest burza. Trzeciego dnia ogłasza na cały świat, że Polacy się nie odzywają, a nas pyta, dlaczego żeśmy nie dali odpowiedzi na noty bolszewickie. Jednym słowem, jest to tak widoczna gra na czas, że komentarzy więcej nie trzeba. Wystarczy spojrzeć na dokumenty, na godziny i dni, kiedy depesze polskie wychodzą i jak przyjmuje je strona bolszewicka. Jednocześnie Lenin dopytuje Tuchaczewskiego ciągle, kiedy będzie wzięta Warszawa. To jest najważniejsze. To jest wielkie wydarzenie polityczne, najważniejszy akt polityczny, bez porównania ważniejszy od wszystkich dotychczasowych. Dlaczego? Bo on ma uruchomić jednocześnie inwazję na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy Armia Polska się cofa, bolszewicy zajmują Wilno. Oczywiście Litwini otrzymują obietnicę oddania tego Wilna w ich ręce, bo to jest ich stara stolica. Ale już w Armii Czerwonej wśród dowództwa padają pytania. To jak? Oddajemy Wilno teraz, czy po wzięciu Warszawy, a może teraz oddajmy i od razu zajmijmy tą Litwę, bo i tak ma być nasza. Takie są rozterki dowództwa bolszewickiego. Więc to wszystko jest jakby już przesądzone, przynajmniej losy krajów bałtyckich. Gra więc toczy się nie tylko o Polskę, chociaż wtedy może do końca o tym nie wiedzieliśmy. Gra się toczy o to, co będzie z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Dzisiaj, kiedy Państwo sięgniecie do książek historyków zachodnich, a także i wielu polskich, to wielu historyków powątpiewa, czy te plany w ogóle były możliwe do realizacji. Jeden ze znakomitych historyków zachodnich napisał takie zdanie: to były fantazje urojenia człowieka opętanego ideologią, mówił o Leninie. To było nie do zrealizowania. A ja jako historyk Polski, jako ten, który zna historię Europy Środkowo-Wschodniej, mogę zapytać tak. Skoro nie dano Polsce pomocy, chociaż ona była zgodnie
ze słowami Lloyd George'a, tego, który był nam najbardziej nieprzyjazny, zwolennikiem traktatu wersalskiego. I Lloyd George w lipcu alarmuje Izbę Gmin, mówi, niech Wysoka Izba zastanowi się, co będzie, jeżeli Polska upadnie. Czy przypadkiem my, zwycięzcy, nie zostaniemy odarci z owoców swojego zwycięstwa? Jest to zaniepokojenie. Otóż jeżeli nam nie dano tej pomocy, a wręcz przeciwnie, w sierpniu 1920 roku, kiedy była najbardziej potrzebna, nic nie docierało z zachodu do Polski. To Węgrzy dali nam amunicję, miliony naboi karabinowych, których już zaczynało brakować w polskich magazynach, a nie Francja czy Wielka Brytania z powodów różnych przeszkód. Nie wnikamy w to, bo tutaj nie o tym mówimy, tylko mówimy o tych zagrożeniach, które się zaczynały rysować. Jeżeli Polsce nie dano, to jaka armia zachodnia, czy jaki kraj zachodu pośpieszyłby z pomocą Węgrom, które przecież były przeciwnikiem Antanty w I wojnie światowej? Kto by sięgał z ręką pomocną do Rumunii, która była jeszcze bardziej niż Polska odcięta od zachodu, bo jeszcze większa odległość ją dzieliła? Kto by pomógł republikom bałtyckim? Kto by pomógł Austrii, która była w wielkim zamieszaniu, a przecież była zupełnie bezbronna po rozbrojeniu wojsk austriackich i krok od rewolucji, od wielkiego niezadowolenia społeczeństwa? Czy nasi bracia Czesi mogliby się cieszyć samodzielnością? Gazety czeskie pisały w sierpniu 1920 roku, że naszą największą obroną jest neutralność, brońmy jej jak niepodległości. Jeżeli jesteśmy neutralni, nic nas złego spotkać nie może. Jakże naiwna była to wiara, że bolszewicy uszanują neutralność. Czechy też były na celowniku. I Słowacja, i Morawy. To miały być kolejne republiki. Sygnałem miał być upadek Warszawy. Dlatego ani 5, ani 6, ani 7 sierpnia nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi od bolszewików na nasze propozycje pokojowe. Dopiero 14 sierpnia, kiedy trwa szturm Warszawy, kiedy tutaj pod Osowem, pod Radzyminem ważą się losy miasta, upadek miasta oznaczałby uruchomienie inwazji, przekroczenie Armii Czerwonej przez Przełęcze Karpackie na Węgry, podanie ręki niewygasłej jeszcze tam, trącej się tu i ówdzie rewolucji węgierskiej. Być może od razu wkroczenie do Rumunii. Nie znamy tych szczegółowych planów. Zapewne w archiwach rosyjskich można by znaleźć jakieś dokumenty, ale jeszcze ich nie znamy. W każdym razie tu pod Warszawą się rozstrzygał los, czy Armia Czerwona pójdzie dalej, czy nie. Tu zostali zatrzymani bolszewicy. Ale delegacja polska w końcu przecież została przyjęta. No nie można było dłużej zwlekać. Bolszewicy przyjęli delegację polską w przekonaniu, że już Warszawa jest nasza. Było tak wielkie to przekonanie, że wydrukowano plakaty do mieszkańców zdobytej Warszawy, grożące śmiercią za każdy zamach na żołnierza Armii Czerwonej. Tembr, głos tych plakatów przypomina plakaty niemieckie, wywieszane w 1939 roku po wzięciu Warszawy. Co nas czekało? Lenin mówił to, że miał taki wspaniały plan dla Polski. Najpierw obszarnicy, kułacy, księża mają być wywieszani. Następnie należy wrogów rewolucji odprowadzać przed trybunały rewolucyjne. Wyznaczył nawet, zamierzał, bo nie zdążył wyznaczyć tej kwoty, ale mówił o kwocie 100 tysięcy rubli dla każdego, kto przyprowadzi takiego wroga rewolucji przed Trybunał Rewolucyjny. Trybunał Rewolucyjny wydawał tylko jeden wyrok – śmierci, od którego nie było odwołania. Jednym z pierwszych dekretów Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, tego rządu z Machlewskim, Dzierżyńskim na czele, który miał przyjechać do Warszawy, ale na plebanii w Wyszkowie się zatrzymał i już dalej nie pojechał. Jednym z pierwszych dekretów było powołanie obozów koncentracyjnych, gdzie ci ludzie mieli być gromadzeni, wrogowie ludu, wrogowie rewolucji. Jaki los ich czekał? A jaki los czekał inteligencję rosyjską w Rosji? Została okrutnie zdziesiątkowana, wymordowana. Część zdołała ujść na zachód. Z pozostałych
zostały strzępy dosłownie. To cała elita została zatomizowana, rozproszona, zgnieciona, w dużej części wymordowana. To samo szykowano u nas. Mieliśmy pozostać narodem bez elit, bo takim najłatwiej jest sterować. To więc było stawką Bitwy Warszawskiej, to było stawką wojny, która miała nam narzucić system bolszewicki, miała być Polska Republika Rad, a nie żadna inna. Już opracowano szczegóły uroczystości wręczenia Tuchaczewskiemu szabli za wzięcie Warszawy. Do tego stopnia była pewna strona bolszewicka, że już zwycięstwo jest pewne. Tuchaczewski sam był tak pewien zwycięstwa, że długo nie mógł uwierzyć, że Polacy w ogóle kontrofensywę rozpoczęli. Kiedy uwierzył, było już za późno i klęska była ogromna. No tymczasem delegacja polska w Mińsku jest przyjęta przez bolszewików i dopiero 17, kiedy już się zaczyna polska kontrofensywa z Nadwieprza, Karl Daniszewski, ten, który przewodniczy delegacji sowieckiej, dyktuje warunki, które ma podpisać delegacja polska. Rozwiązanie armii, ograniczenie jej do 50 tysięcy, powołanie milicji robotniczej, zgoda na na taką linię tranzytową, kolejową między Rosją sowiecką a Prusami przez terytorium Królestwa Polskiego, wydanie całej broni i amunicji Armii Czerwonej. Jednym słowem, stalibyśmy się może nie w jednej chwili, ale Republiką Sowiecką, to było przesądzone. Przejęcie władzy już szykowano. Komitet Tymczasowy Rewolucyjny, jak już mówiłem, do Wyszkowa zawędrował. Mamy relację księdza proboszcza tej parafii, spisaną zresztą przez Żeromskiego w jednym w jego znakomitej broszurze, bo trudno mówić to o książce, ale broszura świetna, warta polecenia, broszura na parafii w Wyszkowie. I z drugiej strony mamy Armię Czerwoną, mamy to, co nam szykuje. No mamy też świadectwa inne tego, co nam szykowano, ale ponieważ mamy mówić o traktacie ryskim, pozwolę sobie to pominąć i przejść już do samych rokowań w Rydze. Nasza delegacja była odcięta od Warszawy, nie pozwalano się kontaktować, bo oczywiście wtedy nasi politycy, którzy tam pojechali, no mieliby już informację, co się dzieje na froncie. 17 rzucono na stół te warunki do podpisania. Jan Dąbski, który przewodniczył delegacji polskiej, bardzo słusznie uznał, że na takich warunkach pokój zawsze zdążymy podpisać. Lepiej poczekać na rozwój sytuacji. A więc wybrała nasza delegacja, no taki powiedzmy, drogę zwlekania, odwlekania decyzji. Kiedy 19 się spotykamy, polska delegacja z delegacją sowiecką, są bardzo duże naciski. Podpisujcie natychmiast, bo będą jeszcze gorsze warunki. Natychmiast trzeba podpisać taką ugodę z Polakami. Ale to już się wszystko wali. Na front jest złamany bolszewicki pod Warszawą. Zaczyna się pościg wojsk polskich, począwszy od 18 sierpnia. Mamy do czynienia już tylko z pościgiem. Zaczyna się katastrofa, która przybierze apokaliptyczne wręcz rozmiary dla Armii Czerwonej nad Wisłą. Ale ciągle trzyma się delegację polską w niewiedzy. I do końca starano się to utrzymać. Gdyby nie przypadek, 21 sierpnia, przed kolejnym spotkaniem obu delegacji, nasza delegacja mogła wysłuchać meldunku naczelnego dowództwa o sytuacji na froncie. Zupełnie inny obraz się nagle zarysował. Teraz to Polacy odrzucili wszystkie warunki bolszewickie, nastąpił impas w rozmowach i wreszcie po kilku dniach zwłoki, niepewności na wniosek polskiej delegacji 21 sierpnia zaczyna się ten kontredans, a 2 września zapada decyzja zgodna, wspólna obu delegacji,
przerywamy rokowania w obliczu nowej sytuacji i rokowania będą przeniesione do Rydzi, na teren neutralny. Po tych nieudanych spotkaniach, oczywiście sytuacja się zmienia na froncie diametralnie, obie strony szykują się do rokowań w Rydzy. Jan Dąbski składa sprawozdanie z rozmów, które prowadził. Zapada decyzja o tym, czego mamy domagać się w Rydze. Między innymi, co jest bardzo ważne, a rzadko spotykane w traktatach pokojowych międzynarodowych, ale w tym wypadku całe szczęście, że o tym pomyślano i dzięki temu dzisiaj mamy wiele naszych pamiątek w kraju historycznych. Zobowiązano delegację polską, aby twardo stała na stanowisku zwrotu wszystkich zagrabionych dóbr kultury z Polski w czasie zaborów i w czasie ewakuacji rosyjskiej z 1915 roku. Na to miała delegacja polska położyć nacisk. Po prostu tego się domagać. Tymczasem Tuchaczewski nie rezygnuje ze zdobycia Warszawy, proszę Państwa, nie. Obiecuje Leninowi, że jeśli dostanie posiłki, jeszcze jesienią Warszawa będzie na pewno bolszewicka. Tym razem zamierza uderzyć w kierunku Lubelszczyzny, połączyć się z wojskami frontu południowo-zachodniego, nie popełnić tego błędu, że te dwa fronty szły oddzielnie, teraz mają zetknąć się gdzieś w rejonach Lublina i razem pomaszerować na Warszawę, zadać ostateczny cios tym polskim burżujom, Białopolakom, jak mówiono, nawet nie używano nazwy Polska czy Polacy, Biała Paliaki mówiono, Biali Polacy, tak jakby to była sprawa wewnętrzna rosyjska. No tak, byli czerwoni Ukraińcy i biali Ukraińcy, byli czerwoni i biali Łotysze, no są czerwoni i biali Polacy, ale jest wszystko rosyjskie. To ma wrócić do granic imperium dawnego carskiego, bo przecież w roku 1918 Armia Czerwona, o tym przepraszam Państwu, nie wspomniałem, ale warto wiedzieć, ma wykonać operację Wisła, zaakceptowaną przez kierownictwo bolszewickie, a operacja Wisła ma ją doprowadzić do dawnych zachodnich granic Imperium Carskiego. No inaczej nie poda ręki rewolucji niemieckiej. O rewolucji niemieckiej już nie słychać, ale Polska ciągle jest celem. Ja może Państwu przeczytam fragment dokumentu, który lepiej niż moje słowa odda intencje Lenina w stosunku do Polski. Właśnie we wrześniu 1920 roku, kiedy trwa swoisty wyścig czasu między stroną polską i stroną bolszewicką. To znaczy i bolszewicy gromadzą wojska i przegrupowują, ściągają z głębi Rosji posiłki, nowe dywizje, nowe zaciągi czynią. I Polska mobilizuje wszystkie siły do ostatecznej rozprawy. Dyplomaci zachodni radzą nam zawrzeć pokój. Jesteście na Bugu, nie kuście losu, to jest ta linia wyznaczona przez Radę Ambasadorów. Przyjmijcie ją. Jeszcze może nie przez Radę Ambasadorów, przez konferencję paryską, przez generalnie wolę mocarstw zachodnich. Polska ma się kończyć na Bugu. Macie to wszystko. Zawrzyjcie pokój. No, Tuchaczewski zapewnie i Lenin tylko oczekiwali na propozycje pokojowe, bo wtedy mogliby spokojnie dokończyć przygotowania do ofensywy na Warszawę. Otóż Lenin w czasie, kiedy zaczyna się ostatnia wielka bitwa wojny polsko-sowieckiej, bitwa nad Niemnem, która zada ostateczny cios Armii Czerwonej, mówi do takiego wybranego grona towarzyszy partyjnych, zamkniętego grona, zastrzegając, że nie są to słowa do publikacji. One nie mogą wyciec do prasy, nie mogą być zanotowane. Na skutek niezrozumienia chyba słów Lenina, a może na skutek celowego działania, ci stenotypiści zapisują słowa Lenina. Dzięki temu możemy je dzisiaj poznać.
co wówczas Lenin 22 września mówił na konferencji Rosyjskiej Komunistycznej Partii do ścisłego grona, nie do wszystkich delegatów, do ścisłego grona najbliższych współtowarzyszy. Mówił mianowicie tak. Wiedzieliśmy dobrze, że rozbijając armię polską, rozbijamy pokój wersalski, na którym opiera się cały światowy system obecnych stosunków międzynarodowych. Gdyby Polska stała się sowiecka, pokój wersalski zostałby zburzony i cały system międzynarodowy ustanowiony dzięki zwycięstwu nad Niemcami runąłby. I dalej, pomijam fragment mniej istotny. Polska wojna była najpoważniejszym punktem zwrotnym nie tylko w polityce Rosji sowieckiej, ale także w polityce światowej. Uważaliśmy bowiem, że gdzieś pod Warszawą znajduje się centrum nie polskiego rządu burżuazyjnego, ale centrum całego współczesnego systemu kapitalistycznego oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. I na koniec, dając upust swojej frustracji i wieściom napływającym też z frontu, niedobrym, bo na Wołyniu front rosyjski się już rozleciał. W Galicji Polacy szli naprzód. Nad Niemnem sprawy zaczynały przybierać niedobry obrót. Lenin mówi tak. Będziemy prowadzić politykę ofensywną, będziemy przechodzić do polityki defensywnej. Nigdy nie spoczniemy, aż nie wykończymy tych Polaków na dobre. To są słowa Lenina, proszę Państwa. I jeszcze jedno takie rozgoryczenie już tu bije największe chyba z tych słów. Wszystko było tam gotowe, mówi Lenin. Gotowe do wzięcia. Lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji. A zatem chodziło o rewolucję światową, a przynajmniej europejską. Oczywiście dzisiaj nie wiemy, czy Armia Czerwona byłaby zdolna opanować Niemcy, czy tam byłby odpowiedni odzew. Być może nie. Ale nad Europą Środkową i Wschodnią zapadłaby na pewno wtedy żelazna kurtyna, a nie w roku 1945. Bo nikt nie poszedłby bronić już nie tylko Polski, ale Czech, Węgier, Austrii, Rumunii, krajów bałtyckich. Któż by poszedł na Zachodzie bronić, skoro ani jednego żołnierza nie posłano do Polski, tego zwolennika traktatu wersalskiego. A zatem los Europy Środkowo-Wschodniej prawdopodobnie byłby przesądzony. Oto toczyła się gra, oto toczyła się walka. I w tle tych wydarzeń na frontach dramatycznych rozpoczyna się konferencja pokojowa w Rydze, proszę Państwa. Konferencja pokojowa, która ma doprowadzić do pokoju, ale jednocześnie mamy tak, z jednej strony delegację polską, złożoną z przedstawicieli różnych grup politycznych. Macie tutaj Państwo na fotografii delegację polską, która zbiera się do wyjazdu do Rydzi. I no tutaj mamy też twarze członków delegacji z Janem Domskim na czele, tutaj ten pan w jasnym płaszczu. Dalej. No, tutaj mamy delegację polską po przybyciu do Rydzi już. Jest tutaj cały, no, przynajmniej ci najważniejsi przedstawiciele polskiej delegacji. Jest tutaj, proszę Państwa, przedstawiciel, o, ten w mundurze, w takiej czapce generalskiej, reprezentujący naczelne dowództwo Wojska Polskiego, który ma dbać o te sprawy wojskowe, żeby były dobrze załatwione.
to są inni delegaci i miejsce, gdzie mamy rokować. Pałac Czarnogłowców w Rydze. Tutaj odbywały się posiedzenia delegacji polskiej i sowieckiej i dwóch mamy bohaterów rozmów, przewodniczącego delegacji polskiej i delegacji sowieckiej. Po prawej stronie Jan Domski, po lewej Joffe. Bardzo sprawny, inteligentny i szanowany przez polskich delegatów przeciwnik, bo bronił zajadle punktu widzenia Moskwy. Po drugiej stronie mamy bowiem delegację jednolitą. U nas są zwolennicy Piłsudskiego, Dmowskiego, można powiedzieć przeważają zwolennicy prawicy, ale są też zwolennicy lewicy. Tak jak parlament był zróżnicowany, tak samo i delegacja była zróżnicowana. Tutaj mamy delegację państwa totalitarnego, wszyscy czekają na głos Lenina z Moskwy. Czy dalej będziemy negocjować, czy też może przerwiemy negocjacje, bo co prawda jest już nawiązany kontakt, ale czy dalej będziemy negocjować, to zależy od Lenina. Lenin wysyła Trockiego na front, aby zorientował się, co się dzieje na froncie, czy można dalej wojnę prowadzić. Okazuje się, że oczywiście nie można. Armia Czerwona się po prostu rozpada. Armia Czerwona się cofa do tyłu, bezładnie. Trocki informuje Lenina, że trzeba tą wojnę kończyć. Nie da się tej wojny dalej prowadzić. I Lenin daje przyzwolenie na rokowania. Toczą się więc rokowania w Rydze od września roku 1920. Przez kilkanaście dni trwa tak zwane ucieranie poglądów. Co jest punktem spornym największym? Przebieg linii rozejmowej, czyli która de facto no, prawdopodobnie będzie granicą przyszłą Polski i Rosji Sowieckiej. Siergiej Kamieniew, głównodowodzący Armii Czerwonej, rysuje linię, poza którą delegacja ma się nie wycofać. To znaczy, ta linia biegnie od rzeki Szczary, czyli niedaleko od Bugu, później kanałem Odińskiego i dalej Jasiołną z Tyrem do Zbrucza. A zatem znacznie dalej na zachód niż nasza granica w rzeczywistości później przebiegała w okresie międzywojennym. Strona polska optuje za linią przebiegającą na wschód od linii kolejowej Równe, Salny, Łuniniec, Baranowicze. Dlaczego? Bo jest to linia biegnąca z południa na północ, czyli gdyby doszło do nowej wojny polsko-sowieckiej, byłaby to tak zwana linia rokadowa, kolejowa, którą można szybko przemieszczać wojska na różne odcinki frontu. Bolszewicy by takiej linii nie mieli. Nie chodziło więc nam o to, żeby jeszcze te kilkanaście kilometrów przesunąć, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset kilometrów na wschód koniecznie, tylko chodziło o interes czysto wojskowy, żeby to była linia obrony dobra. Dlatego nasze wojska opuszczają między innymi zdobyty Mińsk, bo mińszczyzna jest trudna do obrony. Nie ma tam możliwości, więcej jest kłopotów z tym niż pożytku. Później Domski będzie ogromnie krytykowany za to, że oddał mińszczyznę, że cała delegacja polska oddała mińszczyznę. Oddali ziemię tak drogą Polakom, a zatem nawet padają słowa o zdradzie pod adresem Domskiego. To tak nie było, proszę Państwa. Mińsk nie był takim miastem jak Lwów czy Wilno, gdzie Polacy stanowili wyraźną większość. W Mińsku było 25% mniej więcej populacji Polski, a cała wieś była białoruska. A zatem wchłonęlibyśmy kraj biedny, kraj, który de facto potrzebował inwestycji z Polski, sam nie mógłby się utrzymać i jednocześnie z dużą liczbą mniejszości narodowej, niezbyt chętnej państwu polskiemu. Więc wycofano się z punktu widzenia gospodarczego, strategicznego słusznie.
Popełniono jeden wielki błąd, że nie uprzedzono Polaków tam miejscowych, że Wojsko Polskie odejdzie. Można było jeszcze utrzymać tę mińszczyznę kilka tygodni, bo jeszcze prawie cztery tygodnie minęły, zanim Polacy podpisali z Rosją bolszewicką układ o wycofaniu wszystkich wojsk polskich na linię demarkacyjną. Można było tym ludziom zapewnić wyjazd do Polski, razem nawet z ich dobytkiem. Rydz Śmigły, jak się cofał z Kijowa, zabrał 20 transportów kolejowych, ludzi, którzy chcieli uciekać z Kijowa, często właśnie z jakimiś resztkami dobytku przed władzą bolszewicką. Jeżeli on mógł to zrobić w pełni wojny, można tu było to zrobić jesienią, kiedy wojna już zamarła. Tego nie dopatrzono. Czego jeszcze nie dopatrzono w Rydze? No jednej rzeczy, która moim zdaniem nie ma większego znaczenia, ale z punktu widzenia sztuki dyplomatycznej była błędem. Nie zabezpieczono się w ten sposób, aby można było nałożyć jakieś zobowiązania czy kary na stronę, która nie wypełnia zobowiązań traktatu ryskiego. Tego nie zawarto. Oczywiście można odpowiedzieć, a kto by bolszewikom nakazał wypełniać te warunki? No pewnie skończyłoby się na tym, na czym się skończyło, że na przykład tylko część, no, nawet połowa, może nawet mniej niż połowa pamiątek polskich i tych zdobytych czy ewakuowanych przez Rosjan do Polski wróciła. No ale nie mieliśmy aparatu, żeby zmusić Rosję do wykonania traktatu ryskiego. Więc wytykając Dąbskiemu ten błąd, no jednak trzeba pamiętać, że byłby to... Ten błąd nie miał znaczenia praktycznego. To znaczy nie bylibyśmy w stanie od bolszewików uzyskać coś, czego oni nie chcieli nam dać. W traktacie ryskim zapisano między innymi, że dostaniemy 30 milionów rubli w złocie odszkodowania za udział w gospodarce rosyjskiej. Nie dostaliśmy ani grosza. No i nie byliśmy w stanie zmusić strony sowieckiej do wykonania tego punktu traktatowego. Wynegocjowaliśmy powrót wszystkich uchodźców, Polaków przetrzymywanych w Rosji. Wielu zatrzymano na miejscu, zwłaszcza fachowców. Nie pozwolono im wyjechać. I coś mogliśmy zrobić? No chyba, że nową wojnę z Rosją wywoływać. Proszę Państwa, kiedy spoglądamy na traktat ryski, w tej formie, tej ostatecznej. No ciągle jest takie pytanie i to czasem też słyszę, jak mówię o wojnie polsko-bolszewickiej. Dlaczego nie poszliśmy dalej na zachód, na wschód? Przecież Armia Czerwona była w rozsypce. Wojskowi mówili, wojsko jest gotowe. Opracowano plany marszu na Kijów. Można było. Nie było przeciwnika, ta armia się rozpierzchała. Ale proszę Państwa, było coś, co ogromnie hamowało te zapędy pójścia dalej na wschód. Po pierwsze, nastroje społeczeństwa i wojska. Społeczeństwo było zmęczone wojną i było powszechne pragnienie pokoju. Przeżyto grozę najazdu bolszewickiego pod Warszawą. Nie chciano powtórki jakichś takich dramatycznych wydarzeń. W Polsce już wojna toczy się 6 lat. Zachód już odpoczywa, 2 lata nie ma wojny. Tu ciągle jest wojna, ciągle nowe zniszczenia. Rodziny drżą o swoich najbliższych. Żołnierz walczy ponad wszelkie spodziewanie, znakomicie. Przyznają to i nawet bolszewicy, że to był taki żołnierz, z którym trudno było wygrać. Żołnierz, o którym mówił Bordziłowski, ten, który później tutaj w Polsce wprowadzał komunizm po roku 1945, Polak, który wybrał Armię Czerwoną. Że żołnierz polski walczył zaciekle i rzadko poddawał się do niewoli. Mówił o tym tak, powiedzmy, przez zęby, zaciskając zęby ze złością, że musi to powiedzieć, ale przyznawał. Budionny, ten dowódca armii konnej, przecież sławny, przyznawał, że żołnierz polski walczył wspaniale i miał wielki szacunek dla żołnierza polskiego, również w spotkaniach z polskimi wojskowymi w czasach PRL-u, bo on jeszcze żył, były te spotkania, były kontakty, wszyscy, którzy z nim rozmawiali, mówili, że ten szacunek odczuwali i on ten szacunek wyrażał. Żołnierz walczył wspaniale, ale powszechne było pragnienie, że to będzie ostatnia kampania. I wszyscy dowódcy z frontu to meldowali. Wszyscy byli zmęczeni wojną. Poza tym iść na wschód dalej, gdzie?
na te ogromne tereny rosyjskie, gdzie ta milionowa nawet armia polska rozpłynęłaby się na tych terenach. Rosjanie mogli się cofnąć do Wrót Smoleńskich nawet, a mieli jeszcze ogromne obszary do mobilizacji żołnierza i kolejny milion wystawić i jeszcze kolejny, nie było dla nich problemem. Problemem były bunty wewnątrz kraju, problemem był brak środków do walki, ale mogliby przewlekać tą wojnę. Mogliby tak długo przewlekać, ażby nas wyczerpali i niestety ta wojna nie mogłaby się zakończyć pomyślnie. Mocarstwa zachodnie. Proszę pamiętać, że nie było u nas przemysłu zbrojeniowego. Każdy nabój, każdy karabin musieliśmy sprowadzać z zachodu. A mocarstwa zachodnie wyraźnie stawiały tamę naszym zapędom polityce naszej wschodniej. Już naszą ofensywę znad Niemna krzywo na to spoglądano. A jakby nam nie dano broni i amunicji, co byśmy zrobili? Nawet stojąc pod Moskwą. Armia Polska musiałaby złożyć broń, bo nie byłoby z czego strzelać. A zatem, proszę Państwa, trzeba było negocjować. Co wynegocjowaliśmy w Rydze? Wynegocjowaliśmy granicę bezpieczną pod względem wojskowym, łatwiejszą do obrony. Wynegocjowaliśmy niepodległość. Proszę pamiętać, Polski miało nie być. Planem bolszewickim była Republika Polska. Wynegocjowaliśmy to, że uznali niepodległość Polski. Musieli uznać. Musieli przesunąć granicę z tej linii wytyczonej przez Sierdziejewa, Kamieniewa, której bronili do ostatniej chwili, na linię tą, którą zaproponowali nasi negocjatorzy. Nie podnieśliśmy sprawy Ukrainy. Ale dlaczego? Można było ją podnosić, gdyby w 1920 roku, w maju, czerwcu, Ukraińcy zareagowali na szansę niepodległości tak, jak myśmy zareagowali w listopadzie, grudniu, gdzie w ciągu 2 miesięcy powstało kilkadziesiąt pułków. Wszędzie szli ochotnicy do wojska. W ciągu 5 tygodni na Ukrainie tych ochotników było zaledwie kilka tysięcy nowych. To, co spłynęło do Petlury, do jego armii, to byli jego dawni żołnierze głównie. Nie było za dużo nowych ochotników. Był marazm, było oczekiwanie. Nie było przekonania powszechnego, że Ukraina powinna być niepodległa. Nie można komuś narzucić niepodległości. Było to z goryczą ogromną dla tych działaczy niepodległościowych ukraińskich, którzy to obserwowali, ale taka była prawda. I dzisiaj to historycy ukraińscy przyznają. Tutaj mamy jeszcze skład delegacji polskiej. Tutaj widoczny ten najbardziej po prawej stronie na zdjęciu, to jest Leon Wasilewski, znakomity polski polityk, patriota, no jego córka Wanda Wasilewska zupełnie zauroczona Stalinem, zupełnie inaczej o Polsce mówiła i mówiła: towarzyszu Stalin, mamy Armię Czerwoną, po co nam Wojsko Polskie w roku 1944. Tak różnie te losy ludzkie się toczyły. Tutaj mamy, jeszcze pokazuję Państwu, jak wyglądały obrady konferencji pokojowej. Delegacja polska, sowiecka siedzą naprzeciwko siebie i toczą się negocjacje. Wokół jest obsługa, dalej stoi. Tutaj moment podpisania traktatu, po prawej stronie Domski, po lewej Joffe, stoją tutaj najbliżej nas na tym zdjęciu, dalej wszyscy sygnatariusze dalsi układu i tutaj pieczęcie na ostatniej stronie traktatu ryskiego. I dał nam traktat ryski jeszcze jedno, proszę Państwa, coś bezcennego. 19 lat niepodległości prawdziwej. Nikt nam nie narzucał niczego. To wszystko, co zrobiliśmy dobrze i źle, zawdzięczaliśmy sobie samym. A to, co zrobiliśmy najlepiej i z czego do dzisiaj czerpiemy pełną garścią, proszę Państwa, to jest ta tradycja pokolenia, które wówczas powstaje i wychowa się w polskiej szkole, w polskich organizacjach, w polskiej rodzinie. To pokolenie, które będzie dźwigać straszliwy ciężar wojny II światowej na swoich barkach, walki o Polskę. Gdyby nie to, że żołnierz polski walczył wszędzie, na wszystkich frontach, kto wie, czy Stalin nie poszedłby za radą Wandy Wasilewskiej i nie zostalibyśmy kolejną republiką. Gdyby nie to pokolenie Kolumbów, to pokolenie wychowane w dwudziestoleciu międzywojennym, które wywołało powstanie warszawskie, walczyło na barykadach Warszawy,
Jak się czasem mówi, że to był ten ostatni punkt, który zniechęcił ostatecznie Stalina do robienia Republiki Polskiej. No gdyby to było prawdą, to nawet ofiara Warszawy nie była za wielka, aby uniknąć losu sowieckiej republiki. No i w końcu jest to też pokolenie, które wychowało tych, którzy tworzą Solidarność i którzy w latach 80. doprowadzili do upadku komunizmu w Polsce. To jest też pokłosie traktatu ryskiego. Gdyby nie było tego traktatu, gdybyśmy poszli na dalszą wojnę, przegrali ją, nie byłoby Polski, nie byłoby II Rzeczypospolitej i dzisiaj może mielibyśmy do Europy tak daleko, jak ma Białoruś, czy nawet ta niepodległa Ukraina. Dziękuję Państwu.